Siema, cześć, z tej strony Krzysztof i dzisiaj nagramy sobie poradnik odnośnie solowych dungeonów, takiego małego startu dla nowych graczy, jak zacząć, co, jak i dlaczego, tak? I będzie to taki mały update między innymi do poprzedniego materiału, bo jakby gra się zmienia już od tamtego pierwszego poradnika, który dość dobrze się obejrzał. Minęło kilka dużych patchy i pasowałoby po prostu powiedzieć o tych zmianach, bo jakby tamte rzeczy, część z tamtych rzeczy już po prostu nie jest aktualne. Ja pod tamtym starym poradnikiem po prostu podlinkuję ten update i no i po prostu tutaj omówię to, co jakby teraz się zmieniło i po prostu dodam tam pewne uwagi. Więc jakby to będzie taka druga część, w sumie ważniejsza. Dobra, mniejsza z tym, wiecie o co mi chodzi, więc zaczynajmy. Jeżeli jesteś nowym graczem, przepraszam was bardzo. Dobra, okej. Okay. Jeżeli jesteś nowym graczem i chcesz grać solo, albo przynajmniej na razie chcesz pograć solo, nie chcesz jeszcze dołączyć do żadnej gildii, albo po prostu kręci cię taki content solo, nie chcesz grać w grupie, bo jakby Albion jest dostosowany tak, że ktoś, kto gra sam, znajdzie coś dla siebie, ktoś, kto gra w 10 i ktoś, kto gra w 100, też znajdzie coś dla siebie. Więc jakby dla każdej grupy znajdzie się jakaś aktywność w tej grze, tak? I otwórzmy sobie mapę. Tak szybko tylko mówimy takie totalne początki. Tutaj jest taka wysepka, gdzieś tu powinna być ta wysepka, już nie wiem gdzie ona, aha, bo tu jestem na czarnym. Tutaj jest taka wysepka, na której zaczniecie i przejdziecie sobie ten poradnik. I on dosłownie będzie trwał, ja wiem, jeżeli w miarę graliście wcześniej w jakieś gry MMORPG, no to powinno wam to zająć jakieś 2 godziny, może 3. I jak będziecie wychodzić z tej wyspy, to już na pewno w tych 2-3 godzinach będzie to zawarte, że wy z tej wyspy wyjdziecie. Będziecie mieli tutaj na tym Royal Kontynencie, będziecie mieli kilka miejsc startowych. Jakby o tutaj, będziecie mieli Highland Cross, Swamp Cross, tak, i wszystkie, będzie to się nazywać Forest Cross i tak dalej. Więc w zależności jakby jaki rodzaj mapy, jaki biom sobie wybierzecie, tutaj wystartujecie. I raptem nieopodal dwie mapy, będziecie mieli do przejścia jedną mapę, już będziecie w tym głównym mieście, gdzie się wszystko dzieje. Tak? Przynajmniej tak w teorii. Więc teraz tak, jak już sobie to wybierzecie, tak, ja wam polecam bagna, jestem tutaj na bagnach w Thetford, ponieważ jakby, o jak otworzycie, to też na szybko mówię, jak otworzycie po prostu mapę, to tutaj łatwo widać, gdzie się nie przejedzie, gdzie się przejedzie, bo woda jest trochę bardziej widoczna na tych minimapach i jakby jest łatwiej określić tutaj jakieś tam ślepe uliczki, a jak sobie otworzycie przykładowo taką randomową mapę z tego, no to widzicie ile tutaj jest jakichś wgórków, pagórków, tak dalej, więc jakby góry bym odradzał, możliwe, że pustynia, nie wiem jak jest pustynia, już nie pamiętam dokładnie, no weźmy sobie tą, no tutaj też, no jakby widzicie jest wiele takich, widzicie takich po prostu jakichś wąskich, ale na bagnach tego nie ma. Jest dużo drzew, jakieś tam woda, ale to widzicie, gdzie jest woda, bardzo widać to na ten, ale jakby łatwiej, co będzie później miało odniesienie potem, bo jakby tutaj na tych mapach to nie ma znaczenia, ale wy potem będziecie się teleportować jakby na czarną strefę z tego portalu i tak samo będziecie tutaj na czarnej strefie też zaczynać jakby z tego samego biomu, więc potem to ma znaczenie, bo po prostu jest łatwiej biegać, łatwiej uciekać, łatwiej się przemieszczać, więc tak wam polecam wam Thetford. Jeżeli jesteście nowi, też możecie do mnie napisać, to dołączycie do mojej gildii, pomogę wam na start, jakieś tam ganki, jakieś tam PvE robimy, gramy dość długo, więc coś tam się dzieje. Teraz tak, druga najważniejsza rzecz w tej grze, tak jak musicie wiedzieć, to są tutaj jakby cztery typy map i wasz jakby exp i loot drop z różnych tam aktywności będzie zależał w sumie od trzech rzeczy. Tego kolorku tutaj przy mapie, czyli jak widzicie jest żółty, znaczy niebieski, jest super bezpieczny. Tutaj nic się nie powinno wydarzyć. Jest wszystko git, nie mogą was zabić, nic z was nie wypadnie. Tutaj jest żółty, tutaj możecie PvP robić, ale nadal was nie mogą zabić, jeżeli stracicie HP wasze do zera, po prostu was powalą, będziecie musieli 3 minuty czekać, żeby wstać, tak? I tyle. Stracicie trochę dury, wypadnie wam trochę silvera, nic strasznego. Potem mamy czerwoną mapę, na której znowu ten jakby bonus się zwiększa, bo już jest większe ryzyko, więc większy bonus, będziecie dostawać trochę więcej
doświadczenia, jak i dropy ze skrzynek będą lepsze, no ale tutaj już was mogą zabić. Oczywiście będziecie widzieć na tej mapie jakby znacznik, ile jest osób PvP, a ile nie, więc będziecie mogli określić to ryzyko jeszcze bardziej dokładniej, ale tutaj jak już was zabiją, no to wypadnie wam wszystko i stracicie cały ekwipunek i to, co mieliście w plecaku. I są też mapy czarne, czyli takie właśnie, o tutaj różne z tych portalów będziecie wychodzić z miasta. W każdym mieście jest taki portal i jakby z każdego biomu, widzicie, są kolorki. Jest tutaj Stedford, tu wy będziecie wychodzić z Martlock tutaj, z Lymhurst tutaj, z Fort Stirling tutaj i co ja ominąłem jeszcze, no i tutaj z tej pustynnej mapy tutaj, tak? Więc zaraz do tego przejdziemy i tak jak mówię, tutaj na czarnym nie trzeba się flagować. Każdy, kto tu wchodzi, jest od razu aktywny PvP, nie musicie nic odpalać, bo tak jak jeżeli wejdziecie na mapę czerwoną, będziecie musieli kliknąć tutaj koło niku, macie taką tarczę, będziecie musieli kliknąć i się odpalić, żeby kogoś bić, bo tam też nie wszyscy będą na tym czerwonym, nikt nie będzie agresywny od razu, tylko musi się sflagować. Na czarnym są już wszyscy, są waszymi wrogami, co nie oznacza, że od razu mają wrogie zamiary do was, tak? Są w stosunku do was, bo po prostu czasami widzicie, że ktoś przejeżdża i po prostu sobie przejedzie. Ale to zaraz do tego wrócimy. Jeśli już zdecydujecie się na jakąś strefę, no to musicie po prostu wiedzieć też, że jakby te wszystkie tutaj tier też wpływa na to wszystko, czyli wiadomo, że na ósemce będą mocniejsze te potwory, mocniejsze całe tam te nawet i w Dungeonach i ogólnie będzie wszystko lepsze, mocniejsze, silniejsze, ale będziecie też za to dostawać lepsze nagrody, więc generalnie jakby rodzaj map, ich kolor i ich tier wpływa na wasze dropy i na wasze doświadczenie, tak? Więc wiadomo, większe ryzyko, mocniejsze przeciwnicy, będziecie dostawać więcej doświadczenia, więcej tego wszystkiego, mniejsze ryzyko, słabsi przeciwnicy, będziecie dostawać tego mniej. No i tak, no i jeszcze trzecia rzecz, którą powiedziałem już wcześniej, to jest premium. Premium można kupić za pieniądze, można też kupić je za silver w grze. Aktualnie jest to 8,5 miliona, więc ja to polecam, bo jeżeli dość długo gracie, jeżeli nie jesteście niedzielnymi graczami, tylko jednak trochę dłużej spędzacie przy grze, no to to jest gra warta świeczki, bo naprawdę dostajecie dużo, dużo, dużo jakby bonusów do tego wszystkiego, co robicie, więc gracz, który nie ma tego premium, żeby mieć podobnie zbierać tak jak wy i to wszystko, będzie musiał po prostu więcej czasu spędzić w grze, ale bez premium też da się wszystko osiągnąć. To nie jest tak, że premium jedynie co, premium wam da wyspę, więc i tak pasowałoby chociaż na miesiąc to kupić, żeby tą wyspę uzyskać, tak? No jak już jakimś cudem przejdziecie już ten poradnik, bo on jest krótki, w Albionie nie ma żadnych questów, jakichś takich misji i tak dalej, raczej tutaj są aktywności i nie będzie tutaj, nie ma jakiejś fabularnej linii, więc jak już przejdziecie ten pierwszy poradnik i jakimś cudem dotrzecie już do tego miasta, tak, i powiedzmy, że jeszcze po drodze będziecie gdzieś tutaj na przykład i zrobicie sobie jakiś dungeon, który zaraz pokażę, jak on dokładnie wygląda. Czy tam zabijecie jakieś moby i z questów będziecie mieli powiedzmy chociażby 50k przy sobie, w zależności ile tam będziecie mieli. No to ja już wam pokażę co robić, chyba że jesteście bardziej zaawansowani, ale tak czy siak. Dojdziecie sobie tutaj do tego waszego miasta. Układy miast są podobne, znajdziecie coś takiego jak tutaj jest, czyli to jest bank i obok tego będzie market z taką ikoną, jakby z takim młoteczkiem ten i jakby... Tu jest bank, nie, dokładnie, no bank ma ikonę banku, tak, więc ogarniecie. Tu i tutaj na środku będzie taka skrzyneczka, więc w tej skrzyneczce zostawicie sobie te na jakieś najcenniejsze rzeczy, bo ja wam od razu, bo pójdziemy na czarne, nie będę owijał w bawełnę, więc nie pójdziemy tam drogo, bo wiemy, że możemy się wywalić i możemy stracić wszystko, więc zostawiacie te najdroższe rzeczy, tak, zostawiacie sobie to. O nie, czekajcie, bo ja go odpalałem. Zostawiacie sobie właśnie to wszystko i przepraszam, posortuję sobie to, żeby wiecie, żeby potem nie robić burdlu. Jesteście nadzy, tak? Czy tam macie cokolwiek, jakieś rzeczy, które nie są drogie, może już macie coś na sobie, to tylko żeby ja polecam, ja powiem wam co mniej więcej kupić, bo też musicie wbić coś, tak? Jeżeli nie, no to jeżeli nie będziecie w stanie założyć chociaż czwartotierowego setu, macie trójki jeszcze, będzie widać, to taka ikonka, już wam pokażę,
Kupmy pierwsze konia. Nie wiem, możecie mieć po angielsku, więc będziecie mieli inne te. Więc jak kupimy konia, to możliwe, że będziecie mieli drugi tier albo trzeci tier. Mi chodzi głównie o czwarty. Przydałoby się do tego, co ja wam pokażę, przydałoby się mieć tier czwarty. No i też ja wezmę coś, co mam najmniej wyekspione i co w miarę dobrze się sprawdza na mobach, więc wezmę sobie dwuręczny topór, wręcz topór, i to jest, weźmy sobie czwórkowy i tutaj pojedźmy troszeczkę sobie niżej. Berdysz, ja chcę topór. On chyba będzie trochę droższy. Jest topór, ale zwykły czwórkowy kosztuje 2K, więc to nie jest dużo. Dobra, zróbmy na mega, mega tanio. Jedziemy z tym toporem. Ja mam tutaj, weźmy sobie to, bo to bije. Tak, weźmy sobie to i weźmy sobie to. I tutaj powiedzmy, weźmy sobie to. Wy tego nie będziecie mieli, więc dobra, dobra, bierzemy pierwsze, bo możecie mieć zablokowane to. Była tam coś tam, co mam wbite, nie mam wiele wbite. Potem bierzemy sobie zbroję, powiedzmy, weźmy sobie jakiś hełm. Powiedzmy, ja wam polecam stróża, bo jest nie lekki hełm. Bo jest super tani i na początek mi się wydaje, że będzie ok. Ewentualnie nie łowcy będzie glipę na moby, ale tutaj będziecie mogli się zawsze podejść. Weźmy ten stróż, patrzcie, 500 kosztuje czwórkowy, tak? Chociaż może być wam ciężko, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Weźmy jak najtaniej. Oczywiście, jak jeżeli macie, możecie wziąć, to możecie wziąć 4-1, 5-0, jeżeli tam, jeżeli wiecie. Was stać, macie tego więcej, to powiedzmy, ja złożę się super jak najtaniej. Powiedzmy średnia zbroja. I tutaj w tą zbroję wpiszemy prześladowcy. Nie wiem, jak jest po angielsku, więc będziecie musieli sobie znaleźć. Tak. I buty, powiedzmy, buty sobie weźmy. Jak ja bym chciał buty. A weźmy sobie może te stróża, bo one chociaż. Już w sumie to sam nie wiem. Nie, dobra, weźmy sobie. Ja sobie wezmę uczonego, bo one też są tanie. W sumie generalnie każde czwórkowe będą tanie. Wezmę sobie uczonego, bo one jakby nam będą odnawiać w razie czego manę. Ale dajmy sobie na razie tutaj zwykły bieg. Nie dajecie tego, bo to jest udźwig, dajecie sobie tutaj, więc mniej więcej możecie sobie tutaj ustawić, ale odnośnie buildów jest ich milion na internecie. Nie musicie koniecznie robić tego tak, jak ja to robię. Możecie to zrobić w całkowicie inny sposób. Kupujecie sobie kapuśniak. On jest piątkowy, to jest jedzenie, jest w zakładce jedzenie. Kupujecie sobie, możecie sobie kupić dwa na przykład, ale jeden pół godziny, wydaje mi się, zrobicie w to dwa dungeony. Weźcie sobie miksturę czwórkową, weźcie sobie leczącą miksturę, ona kosztuje też to, weźcie sobie, powiedzmy, ich weźmy 5. Mamy 5 tych mikstur, no i weźmy sobie najzwyklejszą sakwę trójkową i najzwyklejszą pelerynę trójkową. Wyszło nas cały build, wyszedł nas 40k. O proszę, to chyba więcej, połowę z tego to koń kosztuje 10k i te dwa kapuśniaki, więc tak, jeżeli byście nie kupowali, no jest super tanio, chyba taniej się nie da. Cały build 40k. Mamy już taki build, siadamy na konia. Siadamy na konia. Ja wam pokażę dwie alternatywy. Jeżeli już przeszliście, pójdziemy najpierw na mapę. Pójdziemy najpierw na mapę niebieską. Czyli jeśli jakby jeszcze nie macie tej odpowiedniej ilości gotówki, żeby zakupić ten pierwszy build, co wam pokazałem. Chociaż 40k to mi się wydaje, że z questów powinniście dostać. Jeżeli nie macie tej gotówki na tyle tego silvera, no to tu jest ta mapa, tak jak wam mówię, ta pomiędzy tym, gdzie skończycie swój tutorial. Każde takie miasto będzie miało to swoje, tak jak mówiłem wcześniej, będziecie, czyli to jest ta mapa pomiędzy tym waszym miastem tu, po tutorialu i tym głównym miastem. Chociaż nawet nie wiem, czy już nie robiłem tego tutorialu dawno, tych pierwszych questów, nawet nie wiem, czy to nie będziecie musieli iść tam do tego miasta, więc będziecie wiedzieli, że tu jest ta wasza mapa. No i tutaj, jak sobie wjedziecie gdzieś, zjedziecie ze ścieżki, generalnie nie bijcie tych mobów, bo tutaj widzicie, ktoś sobie zbiera drewno. Możecie tak samo, również jeżeli macie jakieś ten, możecie drewno pozbierać tak, żeby cokolwiek tam sprzedać na tym markecie
I ten, tych mobów raczej nie bijcie, ale jeżeli już chcecie, to możecie bić. Coś tam na pewno zawsze z nich wypadnie, Silvera. No zobaczmy, ile z nich wypadnie, ale zapewne niedużo. Niedużo. No nawet nic z niego nie wypadło. No to nie, nie bijcie ich, nie, nie bijcie ich. Ale jakby tutaj, o widzicie, to są solowe Dungeony. Solowe o tyle, że one się nazywają tak jakby są solowe, ale one nie są do końca solowe, bo możecie wejść w nie. Zaleca się je robić samemu dla takiej jakby optymalnej ten, ale wiadomo, możecie ich na mocniejsze robić we dwóch, ale tu zaraz wszystko omówię. Wchodzicie sobie na ten trójkowy i jeżeli nie macie jeszcze ten, no to tutaj powinniście dać radę nawet w tych setach, które dostaliście tam na początku z tutorialu, czy coś tam dropliście, może to nawet w tym, to tutaj spróbujcie coś tam podekspić, może z tych mobów wypadnie. Bierzecie sobie, ten build polega na tym, że bierzecie sobie trochę większą grupkę, odpalacie, widzicie ten toporek i ja tu w czwórkowych daję radę, tak? A żeby, jak wam pokażę drzewko tutaj moich umiejętności, to ja naprawdę w Aksie nie mam za dużo. Wiadomo, mam trochę więcej niż wy, ale to się nie przekłada jakoś mega, mega znacznie, że jestem od was silniejszy. Tutaj jest Aks. Jak zobaczycie, ja mam 25 i w tym toporze mam 6. To jest bardzo mało. To jest bardzo mało. Tak samo w tych kurtkach tutaj. No w tej kurtce może mam troszeczkę więcej, ale tutaj w specjaliście mam 8. A jakby dopiero te czerwone, te mówią, już dają wam jakieś tam większe premie do mocy przedmiotu. Dopiero te czerwone, bo to drzewko jest takie pośrednie, bardziej wam daje właśnie możliwość noszenia i jakieś umiejętności w tym danym tym i możliwość noszenia wyższych tierów niż jakoś tam moc do tego itemku w tym drzewku, więc tak jak wam mówię, nie jestem jakoś bardzo z tym buildem, nie chodziłem, ale wiem, że on jest dość dobry na tym. Jeszcze wcześniej, jak bierzecie sobie tą grupę mobów, akurat trafiliśmy, heretycy są fajni, to jest akurat jeden ten, no to możecie sobie odpalić to z armora, to już zadaje damage, odpalacie W na większy damage i widzicie one same, więc tutaj i już tutaj zbieramy, już możemy to anulować, tak, możemy to anulować i zbieramy, co widzicie, że jest tu bonus od premium i bonus od tej waszej niebieskiej strefy, na której jesteście, tak? Weźmy jeszcze jedną ten. W razie czego możecie na D macie leczenie. Tu macie bieg, żeby w razie czego odbiegnąć. Macie nawet jeszcze. Dobra, już je. Zróbmy to, co mamy zrobić. Czyli widzicie, jak to fajnie idzie, bo to jest właśnie na Dungeony bardziej się opłaca jakieś takie skille obszarowe wziąć. No i tutaj sobie zbieracie to i do końca zabijecie bossa, będzie skrzyneczka, powinniście dać radę. Jeżeli już jesteście bardziej zaawansowani i nie musicie zbierać tego, jesteście trochę silniejsi, nie musicie zbierać tego na żółtych strefach. Możecie iść na, bo tu jest jakby, to jest trójkowa, tak? To jest trójkowa mapa, czyli jest super, 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 super łatwa. Tutaj macie czwórki, też niebies. Czyli jeżeli już coś dla was za słabo, idziecie sobie na tą czwórkę, zrobicie sobie kilka czwórek, będziecie silniejsi. Potem możecie iść na taką piątkę tutaj żółtą. Tutaj nic się nie wydarzy, tylko że wiadomo, tutaj może być dużo osób, bo to jest pierwsza mapa przy mieście, więc żeby szybciej te dungeony znaleźć na tej mapie, idziecie sobie tutaj. No i jak tutaj sobie już dojdziecie, tutaj sobie robicie sobie te piątki. Tak, żeby przykładowo zobaczyć, jakie te moby są i jeżeli wy już dacie radę z tymi mobami tutaj na tej piątkowej żółtej strefie, ja wam pokażę, jak pójść na strefę czarną, żeby mieć jakby nadal te piątkowy tier, ale strefa czarna da wam więcej niż strefa nawet czerwona. Będziecie z tych mobów dostawać naprawdę dużo, dużo doświadczenia jak na start i będziecie mieli w miarę lepsze dropy, więc ja wam pokażę, jak dojść na tą czarną strefę, gdzie mogą was zabić, ale ja wam pokażę, co zrobić, żeby zmniejszyć to do takiego minimum, że na 100% was nie zabiją. No na 99,9. Jeżeli będziecie się do tego stosować, co wam mówię. Więc macie już ten build i w każdym mieście zawsze mniej więcej wygląda to podobnie. Tutaj macie ten market, tak jak już wcześniej mówiłem. Tutaj macie depo, więc to są takie dwie największe rzeczy, z których będziecie korzystać. Tutaj macie typa, co naprawia wam rzeczy, dajecie napraw i jest gitara, bo jak nie są naprawione, nie możecie ich sprzedać. Tutaj jest typ od frakcji, ale to jest opowieść na inną jakby
na inny materiał, nie taki poradnikowy dla początkującego. Tutaj jest koleś od wyspy, jeżeli zakupicie sobie premium, możecie sobie tą wyspę wziąć, kupić i tam jakby rozwijać. To też jest jakiś dochód, ja wam na szybko pokażę. To też jest jakiś dochód, zawsze jakby bezpieczny, nie musicie się nigdzie narażać, tutaj możecie. Ja tutaj w tej wyspie nic za bardzo nie inwestowałem, więcej mamy na wyspie gildii, na swojej własnej, tak jak widzicie, mam tu posadzone pola z ziemniakami. Co 24 godziny mogę sobie to zebrać. I jakby i mam z tego jakieś tam, powiedzmy, z tych czterech pól będę miał ze 150 tysięcy silvera, tak? Tylko że na początku będziecie oczywiście mieli mniej, będziecie mieli jedno pole i tak dalej. W ramach, jak później szybciej, więcej rozbudujecie tą wyspę, będziecie mieli lepsze te. Jakbyście mieli, tutaj to jest też ważne właśnie, to jest wasza średnia moc przedmiotu na arenę. Z tego co wiem, kolejka solowa. Widzicie, jest 700, czyli powiedzmy, że już tam w jakiejś czwórkowym secie, może w 4-1 możecie robić arenę za 4 arenki dzienne. Tutaj też nie ma żadnego ryzyka. Pierwsze wasze PvP właśnie będziecie doświadczenie, możecie sobie zebrać tutaj, bardzo fajnie to działa. Za wygrane, 3 wygrane dostajecie też bonus w formie doświadczenia w książeczkach i 3 takie emblemy. Więc jak je sprzedacie 3 razy 3, no to powiedzmy one są po 10k, ze 100k może być, z 90 100k będziecie mieli z tej areny, jeżeli zrobicie to, to już macie tutaj 100k z tej areny, klikacie sobie tutaj, tak jak mówiłem, te aktywności i tutaj macie arena, tak? Kolejka solowa czy grupowa, jak jesteście z ziomkiem we dwóch, trzech, w iluś tam, tak? Też, tak jak mówię, tutaj będziecie w każdym mieście mieli taki fioletowy portal, na pewno to znajdziecie, bo te miasta nie są olbrzymie, duże, jak gdzieś tam w Lineage'u czy w WoWie, nie są te miasta jakieś bardzo mega duże, więc powinniście to bez problemu znaleźć, jedziecie sobie do tego portalu. Jeżeli jesteście u mnie na Tedford, no to ja wam powiem od razu, który wybrać najlepiej, ale jeżeli jesteście, tam będziecie mieli 3 do wyboru, tak jak widzieliście na tej mapie czarnej, wszędzie, w każdym mieście są 3. Więc one są blisko siebie, więc jakby z jednego da się przejść do drugiego. I wejdziecie sobie w ten portal. Generalnie jak w niego wejdziecie, to potem, jeżeli z niego będziecie korzystać, to jeżeli będziecie potem chcieli wrócić i skorzystać z innego portalu, będziecie musieli 10 minut czekać, bo jakby będziecie mieli ten portal wasz taki wypadowy główny, ale będziecie mogli go zmienić poprzez po prostu wejście do innego, czyli jak będziecie wejdziecie tutaj, a wyjdziecie tutaj, to będzie i znowu ten portal będzie waszym portalem wypadowym, albo ten, wiadomo, że możecie wejść tu i wrócić tu, ale będziecie chcieli zmienić, to będziecie musieli 10 minut poczekać, żeby wyjść tędy, przykładowo jeżeli tu będzie coś się złego działo i nie będziecie chcieli ryzykować, ale jeżeli byście byli w Tedford, no to ja wam powiem tak, idziecie sobie przykładowo na South. Wchodzicie, nie panikujecie, nawet jeżeli ktoś tu jest, to zawsze po każdym przejściu z portalu, jak wiecie, dostajecie bańkę i nikt wam się nie może stać. Widzicie, ci ludzie sobie tu będą, nie każdy będzie miał od razu jakby wrogi nastawiony krzyżyk, tak, ale nie wszyscy chcą was jakby atakować. To, że oni se tu jeżdżą, ludzie se przewożą, nie wszyscy będą waszymi wrogami, ale być może będzie tu stała grupa, która już będzie chciała was atakować, więc póki macie tą bańkę, widzicie, ona jest dość długo. Schodzicie sobie i pijecie sobie z tej oto fontanny. Dzięki temu stajecie się niewidzialni. Macie też silensa, czyli nie możecie używać skilli. Więc nie schodźcie teraz tutaj z konia. Nie schodzicie tutaj z konia. Jesteście niewidzialni. Nikt was nie widzi. Dopóki nic nie zrobicie. Jeżeli zejdziecie z konia, będziecie chcieli coś podnieść albo coś uderzyć, stracicie tą niewidzialność, a silensa będziecie mieli dalej. Tak a propos, na mapach też są takie grupowe, o widzicie, on tutaj se jeździ, popatrzcie jak on jest ubrany, on to jest zbieracz, dobra, nieważne. Też są grupowe dungeony, ale to też jest na inną okoliczność. Kolejny typek, możecie sobie ich sprawdzać, zobaczyć, no ten jest akurat dość silny. No i tutaj sobie jedziecie gdzieś w las z tą niewidzialnością, jeszcze was nie ma. Nie widać was, znaczy się jeszcze. Macie tą niewidzialność i szukacie sobie tutaj takiego dungeonu. Zielonego, tak jak wam pokazywałem na tamtych mapach. Szukacie sobie tego samego zielonego dungeonu. Czasami znajdziecie go szybciej, czasami wolniej. Jeżeli znaleźliście go już i w okolicy nikogo tutaj nie ma, szybko schodzicie, kastujecie wejście. Bum, nikt was nie widział. Ja akurat gram na takim popołudniu teraz, więc tutaj dość dużo osób może się przewijać, ale jak będziecie grali w nocy czy rano, tutaj po prostu będą pustki. Teraz tak, z racji tego, że tam była strefa bezpieczna. Tutaj jak już widzicie, mamy czarne, mamy trupią czachę, widzicie gdzie jesteśmy na mapie, ale mamy ten, mamy tą piątkę i mamy dość dobrą ten bonus, tak?
Czekamy półtorej minuty, to jest bardzo kluczowe. Czekamy półtorej minuty, bo po półtorej minuty ten portal się zamknie i nikt już tu nie wejdzie i jesteśmy bezpieczni, tak jakbyśmy byli bezpieczni na niebieskiej strefie do momentu wyjścia przynajmniej z tego. Więc czekamy sobie te półtorej minuty. Ja tutaj nie będę czekał, ale wy sobie po prostu weźcie sobie stoper w telefonie. Każdy ma telefon, odpalacie stoper i macie, tak? Bijemy sobie te mopki tutaj. Ja postaram się przejść właśnie ten Dungeon. Akurat te moby są. Ten jakby różne są rodzaje mobów w Dungeonach i akurat te moby są nie najlepsze, no ale powiedzmy, że. Jeszcze właśnie, zapomniałem użyć jedzonka. Używacie ten kapuśniak, bo on jakby nie jesteście w walce. Widzicie, jak teraz szybko mi się życie regeneruje. Jak są takie duże grupy, no niestety będziecie musieli poczekać, aż wam się przynajmniej te dwa skille odrespią. Te kluczowe. Więc mamy już te dwa kluczowe skille. I tutaj on nas przyciągnie. O Jezus, i teraz musimy odpalić sobie to, ale spokojnie uleczymy się. Mamy na deleczenie. Zawsze można włączyć potka. No on jest dość silny, ale tak jak mówię, jak będzie was stać na lepsze EQ, kupcie trochę lepsze. W 4.1 będzie łatwiej, w 5.0 będzie na pewno wam łatwiej. Bierzemy tą kapliczkę. Też pamiętamy, zawsze możemy potka użyć. Możemy się wycofać. Jak padniemy, nic się nie stanie, tak? Daliśmy radę. Widzicie już jakiś drobiazg. Już jakiś drobiazg. No, prawda, 2K, ale zawsze już coś. Jest fajny exp. O Jezus, nie mam tej. Wyagnulowałem to. O Boże, teraz to będzie hardcore. Zobaczymy, czy zabijemy je bez skilli. Aha, zabijemy je bez tego skilla, bo. No właśnie, uwaga, że po prostu jakby niektóre skille uaktywniają się od razu, a niektóre są jakby w formie, że je kastujecie, więc możecie je przerwać, żebyście przez przypadek sędzi kliki ich nie przerwali. No i tak sobie robicie tego Dungeona. I teraz widzicie, patrzcie ile tu z mobka jednego idzie, takiego z jednego łucznika, który jest takim no, dość mocnym przeciwnikiem. Z niego idzie 1000 fejmu. 1000 fejmu. I zobaczycie sobie, weźcie sobie, idźcie teraz na niebieskie albo na żółte i zobaczcie ile z takiej piątkowej tej, no, na niebieskim nie znajdziecie, ale zobaczcie na czwórkowym niebieskim, na T4, na tier 4 niebieskim albo na T5, tier 5 żółtym, ile dostajecie z jednego takiego. Oczywiście nagrody też będą lepsze i widzicie, nic mi się nie stało, przeszedłem w tym i tak samo nawet gracze, jeżeli widzą, że jesteście dość słabi, jesteście dla nich jakby mało atrakcyjni do zabicia, bo co oni z was zyskają? Nic. Ani fejmu z was nie będą mieli, jak jesteście nowi, ani tego EQ też nie wiadomo jakiego nie macie, więc też nie od razu każdy będzie, tak jak mówię, nie będą od razu na tej czarnej strefie, wszyscy się tu biją, wszyscy chcą się bić i każdy idzie tutaj tylko, żeby po prostu zabijać innych graczy. Nie, tak to nie działa. Są tu też zbieracze, tutaj też ludzie przewożą różne rzeczy. Po prostu każdy wie, że po prostu może zginąć, ale o te moby akurat są mocne, więc tu musimy to zrobić dość mocno technicznie. Zrobimy tak, tak i teraz musimy kręcić, żeby jak widzicie, on nam tutaj dał. Kurczę, nie wiem czy nie padnę. Tak, padnę chyba. Tak. Najważniejsze co, ale to nic, jak widzicie, ja zaraz stanę, dwa już zabiję, więc z tym sobie poradzę. Przez to padłem, bo jakby. Najważniejsze tutaj te moby są bardzo, bardzo złe, tak jak mówiłem, heretycy będą lepsi, bo one dużo rzeczy kastują i jakby najważniejsze też tutaj, jak pójdziecie w takim słabym EQ, to żeby unikać ich skilli, ale padliście, to nic się nie stanie, nic się nie stanie, padniecie raz, nie dwa, widzicie, jak was moby zabiją, tu nadal też staniecie, jak was moby zabiją na czarnym, to nic się nie stanie, no chyba, że was gracz dobije, no to wtedy zginiecie, ale jeżeli was moby zabiją w Dungeonie, którego już nikt nie może wejść, wiadomo, jak macie ziomka, jak pójdziecie tu we dwóch, nawet w takim czwórkowym, to będzie o wiele łatwiej. I tak jak mówię, bierzemy sobie to, odpalamy i ciach. I widzicie, jak im schodzi HP. Po prostu bajeczka. Bajeczka. Lecimy dalej. Oby ten Dungeon nie był zbyt. Lubimy sobie właśnie ciach, tak. I odpalamy. Uwaga właśnie na te nietoperze, bo one właśnie robią wam.
silence'a wam dają, że wam anulują skille wasze, które używacie i że nie możecie używać kolejnych. Tam jest kapliczka, więc ja sobie ją wezmę. Jakby w tych dungeonach są takie jakby boczne ścieżki, a tu jest jakiś boss i już mamy jakiś pierwszy tam drop. Dobra. One mało biją, no ale widzicie, jak są w grupie innych mobów, są upierdliwe, bo dadzą wam po prostu ten silence. Więc tak jak mówimy, unikamy skilli. I teraz go lecimy. Widzicie tutaj też, jak robicie ten kręciołek tym maksem. On jest właśnie fajny na moby. Później będzie jeszcze lepiej działał, jak trochę go wyekspicie, bo macie zwiększoną szybkość i bije dookoła wszystko i dość ma krótkie cooldowny, więc nie jest nawet, można powiedzieć, że to jest całkiem niezła opcja. I znowu kolejny kręciołek, teraz go powinniśmy powalić. No może nie, no to jeszcze kilka autoataczków kiły, widzicie, jak nieźle, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Tak jak mówię, nie musicie iść aksem, możecie sobie wybrać inny build. Na YouTubie jest tego pełno, niekoniecznie polskim, ale jest tego pełno. No i widzicie, już tutaj mamy kilka K zebranych, dobre doświadczenie. Mamy 9K plus w tych woreczkach, za każde użycie tego woreczka macie 1000, więc tu już mieliśmy 20K prawie. Więc tego moba nie będę bił, już go ominę. Te moby se właśnie wezmę tutaj razem. Kurczę, nie użyłem tego, ale to nic. Dobiję je teraz z tego. O, ciach. Ciach. No i dobra. Widzicie, ile expa idzie? Po 1000 z tych dużych mobów idzie expa. To jest bardzo fajna opcja. Kapliczki bierzecie. Ta jest na zadawane obrażenia, więc biegniemy szybko, żeby to wykorzystać. Użyjemy sobie butów, żeby szybciej dobiec na miejsce. Ja już tego nawet nie zbieram. Ciach. Uderzymy, żeby nie było. Bijemy wszystko. Chcę jakby, żeby ten materiał nie trwał zbyt długo właśnie, to widzicie, jak teraz dużo je bijemy, bo mamy, nie zużywam wszystkiego. Ja już nawet nie zbieram, ale wyzbierajcie, bo na początku będzie przyda wam się każdy ten. Oby był jeden, bo nie chcę jakby robić dwupoziomowego. Nieraz dungeony będą miały dwa, nawet trzy poziomy i ten akurat ma dwa. No ale nic, lecimy. Ja może po prostu, no nie mogę zostawić tych mobów, bo nie zrobię bossa, ale chcę wam pokazać, że to jest. O Jezus, nie, nie, nie. Pamiętajcie, że jak wejdziecie na nową mapę, to nie macie skilli jeszcze. Więc jakby. O, dobra, dopiero teraz trzeba jakby je. O, dobra. Wybijemy je najpierw. No i dobra. Tego trzeba zrobić, bo jak on. On bije bardzo dużo z tych właśnie swoich skilli, co będzie je respił na mapie, więc trzeba by było go zabić. Albo po prostu, żeby starać się w to nie wejść, bo to was zeslowuje, potem ciężko z tego wyjść. I, no powiedzmy, weźmy sobie to, buty, lecimy dalej, szybko, szybko trzeba to zrobić, żeby ten materiał nie trwał nie wiadomo ile. Ale tak jak wam mówię, no czegoś może nie powiedziałem, ale bardziej efektywnie będzie to wszystko, będzie to bardziej efektywne. Jeżeli będziecie robić to od razu na czarnym, ja straciłem dużo czasu po buildy, naprawdę. Też ja różne buildy testowałem, różne bronie, łączyłem to źle. Zobaczcie sobie mniej więcej na YouTube, jest tego mnóstwo, żebyście już mniej więcej expili coś, co w przyszłości będziecie mogli jakoś tam wykorzystać. I można iść na to czarne, bo naprawdę o wiele szybciej tutaj wyekspicie umiejętności, o szybciej się wzbogacicie. I jakby też mało osób tutaj robi te dungeony, a na żółtych strefach będzie więcej osób chętnych, dłużej będziecie tych dungeonów szukać. A tutaj jakby szybciej nauczycie się gry, jeżeli chodzi właśnie o ten, no to mówię wam, no szybciej się dorobicie. Ja nie widzę problemu, żebyście od razu szli na to czarne. Wiadomo, raz was ktoś tam wywali czasami, ale to raczej nie powinno się wydarzyć, jeżeli będziecie konsekwentnie robić to, co wam pokazałem. No a zaraz pokażę wam też, jak wracać z tym dropem. Bo jakby jesteście na tej mapie, to na tej mapie pierwszych przy portalach właśnie to chodzi o to, żeby się nie za bardzo oddalać, bo ta mapa właśnie jeżeli będziecie na tej samej mapie co portal, to właśnie to jest jakby spoko, że tutaj ludzie nie są tak właśnie wszyscy wrogo nastawieni, bo tutaj dużo się dzieje, tutaj jest dość spokojnie. Znowu kilka kanał wpadło, to wszystko sobie potem sprzedacie.
Wszystko sobie sprzedacie. Bo jednak ta gra no trochę się opiera na PvP, a no tak jak mówię, nie ma sensu, bo ludzie jak zaczynają, to jakby właśnie boją się, że tutaj się wywalą tak dalej, ale tutaj da się przeżyć. Nawet jeżeli jesteś nowym graczem. Jeżeli będziesz trzymać się pewnych reguł, uważać na innych graczy, o Jezus. To nie powinno się tutaj nic, o Jezus, nic się nie powinno wydarzyć. Więc tak jak mówię, każdy kto wchodzi do Dungeonu, jak robicie te solowe Dungeony, pamiętajcie, że to jest po prostu easy peasy teraz, bo on się zamyka po prostu po półtorej minuty. Też zamyka się na tych, na bezpiecznych strefach chyba szybciej, albo nawet wolniej, już nie pamiętam, chyba szybciej się zamyka na bezpiecznych strefach, więc to będzie o wiele bardziej teraz łatwe do zrobienia, bo jakby ten Dungeon jest instancją, więc czekacie półtorej minuty i już jest easy. Nikt was nie zgankuje tutaj w tym Dungeonie, bo właśnie wcześniej. Jak będziecie widzieć taki emblem na podłodze, to znaczy, że już przed wami jest boss. Więc jakby robimy sobie ciach, ciach, ciach. Tutaj zapominam używać to W przed E, ale wy nie zapominajcie. Jakby nie gram tym buildem, to wiecie, no nie zapominajcie tego zrobić. Poczekamy sobie tutaj. O ciach, o nie, poczekamy, bo... Ciach. Starajcie się unikać tych skill, żeby one właśnie za dużo was nie uderzyły. Uleczmy się D, bo one są dość mocne. Akurat takie 3 nam się trafiły. Czasami się wam trafią takie właśnie upierdliwe grupki. Ale patrzcie, 1200 nawet fejmu. Coś niesamowitego dla was będzie to. Tutaj znowu tych musimy sprzątnąć. Żebyście uważajcie. O, akurat ten. Ale patrzcie, jaka skrzynia. Ja wam pokażę, co tu z tego po prostu dropnie. To będziecie w szoku. Fioletowa. Skrzynia jak jest też fioletowa, to jest trochę lepsza niż te niebieskie. Jak jest złota, to jest w ogóle już kosmos. No i teraz mamy bossa. Zanim go zaczniecie, bo to będzie ciężko w czwórkach. Zanim go zaczniecie, macie wszystkie skille, musicie mieć, najlepiej żebyście już mieli wszystkie dostępne. No i lecimy. Zaczynamy tak. Powiedzmy, mogliśmy już odpalić setę z armora, ale zrobimy to teraz, nic się nie stanie. Bijemy go, unikamy tych wszystkich jego. O kurczę, patrzcie, ja ją przywalił. No to nic, trzeba, o ja cię kręcę. Trzeba użyć sobie potka, o Jezus, jaki on jest mocny. Ciężko to unikać, ale dobra, może damy radę. Bo on tu jakoś podwójnie to zrobił. Powinniśmy dać radę. Już połowę HP. Uciekamy. Zaraz będziemy mieli hełm, to się wyleczymy. Bo do podka to już... Jezus, on dużo bije, strasznie dużo bije. Uciekacie z tym, uciekacie z tym. Nawet jeżeli musicie przyspieszyć, to przyspieszajcie. Użyjmy hełmu, trochę się wyleczymy. Kurczę, no ja nie wiem, czy ja go zabiję. Nie jestem pewien. To jest po prostu... No jesteśmy już mega blisko. O Jezus Maria! Jesteśmy już mega blisko. Powiedzmy, że nam się to uda. Udało się. Nie jest lekko, ale się udało. Widzicie, że było tragicznie. Musicie... Ja na początku dużo przyjąłem na siebie. Najważniejsze jest, żeby unikać tych skilli. Patrzcie, ile tu jest. 300 tysięcy. To akurat nie za każdym razem, to akurat jest dość duży ten. Macie 300 tysięcy. Zbieramy to wszystko. Jeżeli by się stało tak, że będziecie mieli dużo rzeczy, jakby dużo będziecie mieli rzeczy takich ciężkich, możecie już na przykład, widzicie, czasami dropniecie sakwę jakąś, jakby zrobicie dwa dungeony. Raczej ja wam na początku lepiej będzie, jak będziecie wracać nawet z każdym tym łupem. Ale jeżeli byście chcieli robić dwa, bylibyście przeciążeni, dropniecie sakwę, możecie sobie ją wymienić, jeśli tylko ją możecie założyć już. Możecie sobie pozakładać te rzeczy, jeżeli możecie je założyć, bo wtedy... I to jest plus i minus, bo jakby przyszło wam walczyć z jakimś nubkiem, no to może go zabijecie, jak założycie te lepsze eku, ale zaś jak będziecie tak, to nie będziecie się rzucać w oczy, tak, więc... Kastujemy wyjście. Kastujemy wyjście. Jeżeli spędziliście tu dłużej niż 30 sekund w tym Dungeonie, dostaniecie bankę. Więc nie ma tak, że wchodzicie i wychodzicie, bo widzicie, tego Dungeonu tu nie ma, bo on zniknął, tak jak wam mówiłem, po półtorej minuty, więc już nikt by tu wam nie weszedł tak czy siak.
I ja jakby tą bańkę, wy od razu z tą bańką jedziecie tutaj na mapie, na minimapie, jedziecie od razu tutaj na ten portal. Ja tylko chcę wam powiedzieć, że jakby w następnym materiale omówię Corrupted, bo wymaga to omówienia, bo to też jest bardzo dobry, to jest aktualnie chyba jeden z najlepszych form zarobku dla pojedynczego gracza, ale to nie jest dla początkujących graczy. Jakby możecie sobie to popróbować, takie same te są takie same są te dungeony na waszych bezpiecznych mapach. Tam też wam nic się nie powinno stać, najwyżej was powalą, ale tam moby są o wiele mocniejsze. Na razie tyczy się, na razie zróbmy ten poradnik konkretnie solowych dungeonów. Mniej więcej wam mówiłem co. Wracacie, jak macie tą bańkę, to wy połowę tego dystansu do tego portalu powinniście przejechać z bańką. Nawet możecie, jeżeli jest to w stanie, wiadomo, nie przy samej drodze, ale gdzieś już tutaj w tym lesie, bliżej tego portalu, może będzie dungeon, wejdźcie do niego. Czekajcie, te 1,5 minuty zniknie. Jeżeli ktoś by wam tam weszedł, to będzie na takiej zasadzie, ja wam pokażę jeszcze wejdę tylko do jednego. Jak tutaj gdzieś znajdę bliżej. Tylko, że tam jest kurczę Hellgate, więc tam może ktoś się przeje, może ktoś tam jeździć, ale tutaj pójdziemy bliżej tego, może tu gdzieś będzie stał. Więc nawet jeśli gdzieś tu powinien być jakiś. O jest, nawet jeśli wejdziecie do niego, tak? O, nie można. Nawet jeśli wejdziecie do niego i jakimś cudem ktoś by do was weszedł, ale ja wątpię, to się nie wydarzy. Macie tutaj takie coś. Czekajcie. Aha, podróżnik szybkość ruchu jest zwiększona. Minutę musisz czekać na bańkę chyba. Tak to wygląda, chyba minutę. Tak. Jakbyście, chociaż nie jestem pewien, ale jeżeli spędzicie tu trochę czasu, jeżeli ktoś tu wejdzie, póki nie zacznie was atakować, bo on też, jak wchodzicie tutaj, nie może używać skilli przez 15 sekund. Poczekajcie. Jeżeli ten, pozwólcie mu zrobić ten dungeon, wyjdźcie, znajdźcie inny. I tyle po prostu. Nie atakujcie go, bo jeśli go zaatakujecie, nie będziecie mogli użyć portalu. Po prostu poczekajcie, jeżeli póki on was nie będzie bił, wyjdźcie. A jeżeli was nie będzie bił, zostańcie tutaj jak najdłużej, żeby jakby dostać tą bańkę. Bo teraz jak wyjdziecie stąd, jak wyjdziecie, wejdziecie i wyjdziecie od razu, nie będziecie mieli bańki, jeżeli ktoś będzie na zewnątrz, będzie mógł was bić. Więc ważne, żeby właśnie. Teraz już możemy wyjść i będziemy mieli bańkę. I tak jak mówię, macie tą bańkę. Z tą bańką macie też, widzicie na początku chyba też będziecie mieli to przyspieszenie. Tak. Nieważne. Czy macie przyspieszenie, czy nie macie. Jedziecie centralnie do tego. Wiadomo, nie jedźcie ścieżką. Wyjedźcie tak, żeby i od razu wyjechać z lasu, być jak najbliżej portalu, bo na ścieżce zawsze więcej się tam dzieje. Więcej ludzi jeździ, mogą się bić, mogą stać gankerzy. A tutaj, jak widzicie, jeszcze będziecie jechać do portalu. Starajcie się omijać wszystkie moby. I tutaj, jak już widzicie tą krawędź, to tutaj jeszcze jest lipa, ale jak już tutaj jesteście, dostaniecie bańkę, więc już odtąd dotąd, więc widzicie, jak te bańki wam pomogą tutaj ten. I tak samo możecie zawsze zrobić, że jakby ja wam jeszcze tu pokażę, że jakby przy samych portalach, jeżeli, nie wiem, przy portalu się coś dzieje, ziomek wam doznać czy coś, przy portalach są te kapliczki, ale przy wejściu też, więc możecie jakby jechać do pobliskiego przejścia na inną mapę, tutaj schodzicie, bierzecie tą znowu tą niewidzialność, one możecie ją brać też co, już wam powiem, co 10 minut możecie, więc idealnie jakby wyjdziecie z dungeonu, wy znowu możecie wziąć tą kapliczkę, więc nie musicie, jeżeli się obawiacie jeszcze, możecie podjechać na przykład gdzieś tutaj, pod jakiś tam jeden z tych, przejść na inną tą mapę, bo zawsze na tej pierwszej są te, na tej pierwszej mapie od tego fioletowego portalu, te kapliczki są i tutaj, i one są też, na przejściach do map, jak i przy tym portalu. A jak widzicie, nie wszyscy chcą się tutaj ten. No i tak jak mówię, przykładowo, jak bym wam pokazał, że widzicie, ten koleś zeszedł, zniknął, ale jak ja bym tutaj, nie wiem, coś próbował zrobić, nie wiem, próbowałbym go uderzyć, to ja jakby, zaraz wam nie pokażę, no nie wa, pokażę wam w inny sposób, że teraz mam tą niewidzialność, a podejdę tutaj, zejdę i będę chciał to drzewo ściąć. To już jestem widzialny, widzicie, że już nadal mam silensa, a już ludzie mnie widzą, więc jak was rzucą z konia z silensem, to już na pewno nie uciekniecie, bo nie będziecie mogli używać żadnych skilli. Widzicie, że mam silensa, to nawet jak mi się te skille odnowią, ja ich nie mogę używać, póki nie przejdę jakiegoś portalu. Więc nie, jak już będziecie widzieć trupa, nie starajcie się go podnieść, bo tam już i tak pewnie nic nie ma.
Ale jak mówię, z tym lutem, z tego Dungeonu starajcie się, chyba że jest bardzo mało, to możecie zrobić kolejny Dungeon, ale zobaczycie, że tu się też niewiele dzieje, jeżeli by, nie wiem jak na waszych portalach. Więc jeżeli coś, możecie do mnie napisać na priv, możecie mnie dodać do znajomych, jak macie jakieś pytania, ja wam odpowiem, bo mam już trochę jakby większą wiedzę, więc powiem wam jak ten, co i jak. Jeżeli bym jeszcze o czymś zapomniał, ale jeżeli chodzi o solowe dungeony, polecam po prostu od razu iść na czarną strefę, jak tylko macie to jakiś tam zapas budżetu, bo widzicie, ja 318k przy wkładzie 40k, tak? Więc to jest dużo. Teraz już mam na 6 razy mógłbym się wywrócić z tym buildem, tak? Ale to wiadomo, się nie wywrócę, więc jakby już macie na pewno na kolejne, kuj na kolejne. Więc i to oczywiście idziemy sobie do marketu. Jeśli by się zdarzyło, że z tymi rzeczami, bo tak jak widzicie, nienaprawionych rzeczy nie możecie sprzedać, więc jeżeli by się zdarzyło, że nie możecie ich sprzedać, już wam pokażę, bo ja nie wiem, czy z jakąś rzeczą się wywróciłem. No widzicie, uszkodzony nie możecie sprzedać, więc jedziecie sobie jeszcze do tego, zanim wjedziecie do marketu, jedziecie sobie do tego ziomeczka, który też gdzieś tam w waszym mieście będzie usytuowany tutaj na przykład. I naprawiacie to i teraz możecie wszystko sprzedać. Widzicie, tu jeszcze macie woreczki z kasą. No, ja mam trochę więcej, znaczy ja też raz mam 1 000 000, raz mam 5, raz mam 100k, więc ja też balansuję na krawędzi, tylko że ja już mam tyle różnych innych dochodów, że zawsze wiecie, no w depo mam sety, itemki, różne bronie za powiedzmy 20-30 milionów pochowane, więc jakby nawet jeżeli bym się spukał z hajsu do zera, mogę sprzedać jakiegoś jednego mounta i ten, ale wy możecie nie mieć takiego zaplecza finansowego, więc to co wam pokazałem za 40k będzie odpowiednie, to co teraz będziecie, wchodzicie tu, ciach i wiecie, sprzedajecie na zleceniu, czy nawet tak, jak tam wolicie i w zależności od ceny lecicie, pyk, te kamyczki polecam wam od razu sprzedawać, tak, jakieś tam, wiadomo, jak będziemy, mamy tak jak tutaj kaptur skrytobójcy. On jest troszeczkę droższy na zleceniu, więc możecie sobie tu ustawić na zleceniu. I ciach. I widzicie, że. O, patrzcie, ta pelerynka jest mega droga. Na pelerynkę widzicie, jaka jest różnica, więc nie sprzedawajcie tak, tylko dajecie zlecenie, ustawiacie sobie powiedzmy 141,999. No nie, bo to jest nadal za dużo, ale ja tam ustawiam za 100, 137,999, żeby nasza oferta była dość. To jest nadal powyżej. To 134 dam, o. Ups, o. A, kurwa. 134,999. No i to jest idealnie, że to by wyskoczy na pierwszy ten, więc gitara. No i tyle, no. Sprzedajecie sobie, to jesteście bogaci, jedziecie z powrotem robić to samo. Tak jak mówicie, możecie sobie teraz, jeżeli macie już jakiś ten, możecie sobie to zupgrade'ować na 4.1 czy na 5.0. Na tier 5 będziecie mieli. Będziecie mieli jakby łatwiej, będzie szybciej, łatwiej będzie wam to robić, te dungeony sprawniej. I tego się na razie trzymajmy. To by było na odnośnie solowych dungeonów, które na początku jakby pokażą wam trochę PvE, zarobicie jakieś pierwsze tam grosze i będziecie, wiecie, w miarę ten. Oczywiście też codziennie możecie sobie robić arenkę, to już wam da jakieś doświadczenie PvP. Warto sobie potestować kilka różnych buildów, na YouTube jest tego mnóstwo. I tyle. Później będziemy gadać o Corrupted, bo tak jak mówię, aktualnie to jest jedna z lepiej po prostu opłacalnych rzeczy teraz do robienia, tylko jakby to trochę wymaga zaawansowania, bo tam już jest trochę jednak elementów PvP, więc musicie jakby wiedzieć co znać mniej więcej, jakie klasy tu występują, popularne jakieś buildy, żeby mniej więcej wiedzieć, jak tam walczyć z tym przeciwnikiem, ale to w swoim czasie. Dobra, to by było na tyle. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Ja to podepnę, ten link dam pod poprzedni mój film. Dam komentarz, żebyście mogli tutaj sobie wejść do tego odnośnika, żeby to było wiadome, że to jest już update, że jakby te 1,5 minuty teraz jest kluczowe, bo wcześniej te dungeony były cały czas otwarte. A teraz jakby po 1,5 minuty one się zamykają, są instancją, jesteście tam full bezpieczni, dzięki czemu możecie na easy robić nawet to na czarnym, jeżeli będziecie bardzo bezpiecznie stosowali się, tak jak mówię, do tego, co wam przekazałem. No i tak to wyszło mega, mega długo, ale no cóż, macie tą niezbędną wiedzę na początek, więc tyle. Tak jak mówię, możecie do mnie pisać na YouTubie albo jakieś tam komentarze, czy nawet tutaj na grze, to ja wam zawsze podpowiem, że jesteście nowi w grze, nawet jeżeli jesteście w Tetford, to zapraszam do gildii, możecie, wiecie,
możecie do nas dołączyć. Ja wam pomogę na początku, na start, później sobie pójdziecie do innej, albo coś tam sobie będziecie robić dalej, więc jak coś, dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie. Cześć, yo.